Mam na imię Błażej, prowadzę gospodarstwo rolne około 35 hektarów własnej ziemi plus troszkę dzierżawy. Uprawiamy zboża, ziemniaki, cebulę, truskawkę, zajmujemy się hodowlą trzody chlewnej. Płaciliśmy około 1500 zł za prąd. W tej chwili mamy nadzieję, że nie będziemy płacić wcale. Pierwszy rachunek przyszedł tylko po założeniu, jakieś wyrównanie, a w tej chwili już nie dostajemy żadnych faktur, także myślę, że tak zostanie. Na dachu mamy 26 paneli o mocy 390 W każdy, to jest jakieś 10-14 w tej chwili na dachu. Większość, jakieś 80% wykorzystujemy do gospodarstwa, reszta idzie na dom. Zwróci się nam około 5-6 lat ze względu na rosnące ceny prądu. Fotowoltaika dla rolnika, myślę, że jest to niezłym pomysłem ze względu na spore rachunki, jakie płacimy, bo jednak troszkę się pracuje tym prądem. Używamy co się da, jak to mówią, ale na chwilę obecną rachunki nie przychodzą, więc myślę, że nadążają produkować.